Siemano wszystkim, z tej strony Kacha z Hip Hop Sens. Dzisiaj jesteśmy z Dymkiem DMK. Siemano. Zary zdarzeń i jesteśmy w The Backstage Records. Tak jest. I studio. Tak jest. I właściwie to jest wiele stron tak naprawdę tego backstage, także może od tego zaczniemy. Opowiedz nam, czym jest backstage, kiedy powstało, czym się zajmujecie. A więc The Backstage Records to nie tylko wytwórnia nagraniowa, ale także zajmujemy się organizacją koncertów. Promujemy młodych artystów, jesteśmy patronatami wielu, wielu artystów z Polski. Do tego robimy własną odzież, The Backstage Wear. Więc to wszystko w jakiś sposób się uzupełnia. Okej, to teraz wasz najnowszy projekt to jest The Backstage Records Elben Mixtape, tak? The Backstage of Elben Mixtape. Jest to taki mixtape, który zrzesza najlepszych artystów z Lublina, bo przeprowadzamy selekcję, jest naprawdę ogrom artystów w Lublinie, których chcieliśmy po prostu docenić tym, co robią. Będzie ufundowane około 10 klipów do tego przez The Backstage Records. Jest to dość nowatorski pomysł, ponieważ chciałem docenić tych wszystkich artystów w sposób taki, że podogrywam do różnych artystów z całej Polski. Czyli tak naprawdę... Chciałam, że tam ponad 85 już macie w tej chwili. Jest koło setki już w tym momencie. To z dnia na dzień coraz sześciu DJ, trzech instrumentalistów, producenci z całego świata, bo są i producenci ze Stanów Zjednoczonych. Polska czołówka polskiego rapu jest... mogę wymienić na przykład Boskiego Romana, Egona z Non-Connexi, kto tam jeszcze jest, Lasio Campania. Będzie to album dwupłytowy, bo odezwało się ogrom artystów, no i po prostu nie ma wyjścia, musimy zrobić to w ten sposób. Premierę oczywiście w tym roku, czy...? Tak, premierę określam na koniec lutego, ponieważ no, spodziewaliśmy się, że będzie o połowę mniej materiału. A to jednak szybko, luty? Tak. Jeszcze 10 klipów do tego czasu? Znaczy, chcemy na wejściu zrobić 3-4 klipy. Nie chcemy, żeby wszystkie klipy były smętne, że tak powiem. No tak, przy tej pogodzie to będzie ciężko, wiesz, rozruszać ludzi tak naprawdę. Dobrze, czyli właśnie, czyli Backstage Records, czyli mamy i tą wytwórnię, mamy teraz nowy album. Oprócz tego festiwal? Przez wiele lat o tym myślałem. Były pomysły już wcześniej, a teraz... po prostu trafiło na siebie kilka osób, które chcą łącznie się tym zająć. Mamy zamiar zorganizować coś innego niż wszystkie festiwale, bo chcemy połączyć muzykę hip-hopową, która będzie podstawą. Od godziny 17 na przykład do 23 będą koncerty hip-hopowe, od 23 do 4 rano na przykład będą DJ-e electro house'u czy różnych innych gatunków. Czyli taka bardziej otwarta impreza po prostu dla wszystkich. I chcieliśmy zrobić to na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, no żeby był klimat po prostu. Wiesz, to bardzo fajnie, bo jakby nie było, ta scena hip-hopowa jednak w Lublinie jest dosyć spora, ale mimo tego, wiesz, jeżeli będą imprezy, na której ludzie będą mogli i z jednej strony, wiesz, posłuchać dobrego rapu i z drugiej strony przyjść sobie, wiesz, jakoś tam potańczyć czy coś tego typu, to na pewno jest to coś innego. Najnowszy projekt, na którym właśnie też pracujesz, to z podwórkowych historii, na których udzielił się w sumie czołówka polskich raperów. Może opowiesz coś więcej na temat tego projektu? Tak, jest to projekt, który jest organizowany na cześć bohaterów narodowych, którzy bardzo często są zapominani w tych czasach. A poza tym nie tylko bohaterów narodowych, ale będzie poruszony temat właśnie ludzi, o których warto pamiętać, dzięki którym jesteśmy w miejscu, gdzie jesteśmy, dzięki którym możemy uprawiać ulubione zajawki, no i przede wszystkim mieszkamy w wolnym, suwerennym państwie, prawda? Ale myślę, że to jest na zasadzie takiego przypomnienia naszej generacji, że tak powiem, o tym, co się stało, czy bardziej to jest jeszcze taka wiadomość dla tych jednak młodszych pokoleń, żeby w ten sposób może będzie im łatwiej jakoś zauważyć, czy może docenić historię Polski, myślisz? Myślę, że po części jedno i drugie, bo no niestety w tych czasach dzieciaki wolą
że tak powiem, siedzieć przed komputerem, w którym niestety nie ma nic związanego z historią, tylko są gry komputerowe. Jacy artyści będą uczestniczyć w tym projekcie? Gdzieś ściągawkę mam. A więc jestem ja, jest AK47, chłopaki z Dixonów, miejski sort, łącznie z DDK, P56, Beyond Hemp Group uczestniczy w tym projekcie, chłopaki z JWP, no i Parzel, którego tutaj akurat nie ma na zdjęciu. I co? I oczywiście wszystkich pozdrawiam. I jest to film plus płyta CD, więc materiał jest organizowany już 9 miesięcy. To będzie także dokument do płyty, więc jest ciekawe. Czy będzie to znaleźć gdzieś w sklepach, w połowie, internecie? Tak. To będzie płyta legalna, wydana sumptem do Backstage Records i myślę, że w połowie roku już będzie w sklepach. To teraz może jeszcze parę słów o zbliżającej się imprezie, która będzie miała miejsce 31 stycznia w klubie Graffiti. Dokładnie. Z tego, tak? Impreza charytatywna dla Jasia. Powiedz, kto tam będzie, kogo zapraszacie? Kogo zapraszamy? Jest zaproszony Mała Chrufus z DJ-em Grubazem. Lasio Kompania. Przyjadą chłopaki z Biłgoraja, pasjonaci. Lokalna scena lubelska łącznie ze mną, więc jest łącznie 14 artystów. Impreza dla Jasia, który jest chory na nowotwór złośliwy oka. Rodzice muszą zebrać 500 tysięcy złotych do końca stycznia w zasadzie, żeby leczenie było po prostu możliwe i żeby przebiegło tak jak trzeba. Jest bardzo duży odzew, bardzo duże wsparcie medialne mamy, więc wierzę bardzo mocno, że to się... Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby pokazać naszemu środowisku, po prostu nas, ludzi, hip-hopowców, tak nazwijmy się, że jednak jest to coś pozytywnego, że możemy zebrać się po prostu razem i zrobić coś naprawdę fajnego, bo to nie jest jedyna akcja, w której bierzesz udział. Również była akcja Kolorujemy, tak? Tak. W której kibice głównie zbierali pieniążki poprzez różne koncerty. Płyta nawet się teraz pojawiła, która ma na celu zbieranie pieniędzy dla dzieciaków z domów dziecka. Na remont domów dziecka odezwał się do mnie Tomasz Friedlander z akcji Kolorujemy. Którego pozdrawiam bardzo serdecznie i po prostu zapytał, czy jako wytwórnie nie chcę wesprzeć całej akcji. Oczywiście się zgodziłem od razu. No i zaproponowałem, że mogę włożyć także pieniądze na pierwszy klip promujący całą akcję, w którym pod tytułem Kolorujemy. W sumie rozmawiamy to już pół godziny i projekt za projektem, koncert za koncertem. Powiedz mi, skąd czerpiesz energię i taką po prostu zajawkę na robienie tego wszystkiego? Jak to się w ogóle zaczęło, że związałeś się z tego typu akcjami i ludźmi i w ogóle jak powstało studio i cały ten proces? Myślę, że wszystko się dzieje dzięki Bogu, bo no, tak naprawdę nic się nie dzieje bez przyczyny i... Ludzie dobrej woli wspomagają ludzi dobrej woli. To chyba tak tylko i wyłącznie się odbywa. Tak. Czyli uważam. Mówisz, po prostu dajesz coś od siebie i później to wraca, tak? Tak, jestem w miarę produktywnym artystą, więc po prostu staram się wspomagać wszystkich, jeżeli potrzebują pomocy. To w jaki sposób w tym wszystkim pojawił się właśnie hip-hop? Hip-hop. No, uważam, że hip-hop jest, cała kultura rapu jest bardzo ciekawą kulturą, gdyż przede wszystkim promuje prawdę. Jest to słowo, a nie kłamstwo, prawda? I po prostu no, lubię być w takich akcjach. Wszystko, co jest związane z prawdą, jest związane ze mną, więc dlatego ruszyłem w stronę hip-hopu, mimo że słucham różnorodnych gatunków muzycznych, prawda? Tak, no oczywiście, trzeba być otwartym, bo to jeszcze jakoś daje możliwość bardziej zrozumienia drugiej osoby, czy nawiązania jakiegoś tematu, szczególnie przy jakichś tam pierwszych spotkaniach, ale wiesz,
hip-hop, jakby nie było, cała kultura jest specyficzna i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest najbardziej, nie wiem, może denerwującą sytuacją właśnie to jednak, w jaki sposób postrzega nas społeczeństwo, bo widzisz, jest tyle ciekawych rzeczy, które się robi i ludzie są naprawdę, wiesz, pozytywni, dużo robią i dla siebie w sensie, wiesz, tak jak ty wspierasz na przykład lubelskie podziemie, prawda, oprócz tego jakieś koncerty, współpracujesz z ludźmi, którzy już jednak do jakiegoś tam poziomu doszli, są jakoś tam, załóżmy, bardziej znani, a mimo tego ludzie jakoś no niezbyt dobrze na nas patrzą, ale wydaje mi się, że to też może być dlatego, tak jak mówisz o tej prawdzie, problem polega na tym, że ludzie się troszkę prawdy boją, prawda? Że tak. Jednak poprzez media, telewizję i te inne jakby środki masowego ludzie przekazu... Ludzie się izolują po prostu. Dokładnie, dokładnie. Niestety wszystko idzie moim zdaniem w jakiś sposób nie w tą stronę, dlatego wolę być w tej mniejszości. Która jednak tą prawdą operuje, prawda? Czyli na tym głównie się skupiasz, jeżeli chodzi o twoje własne kawałki, projekty? Tylko to i wyłącznie. Wszystko jest z życia wzięte w 100%. Mm-hmm. Nie ma tam nawet namiastki kłamstwa, więc na tym się opieram i wiesz, że tak zostanie do końca. No to świetnie. A powiedz mi, jakiegoś innego elementu hip-hopu kiedyś próbowałeś? Oprócz nagrywania, czy jakoś bardziej zawsze w tą stronę? To znaczy, ja ogólnie kiedyś siedziałem mocno w elektronicznej muzyce. Byłem DJ-em elektronicznym, ponieważ mam wypchaną szafę płytami winylowymi, nie tylko i wyłącznie hip-hopowymi. Ale także właśnie siedziałem mocno w elektrochausie i po prostu działałem w wielu różnych gatunkach muzycznych, ale stwierdziłem jednak, że nie jest tylko ważna muzyka, ale także przekaz słowny i dlatego zostałem przy hip-hopie i chcę to robić do końca. To masz jakąś jedną ulubioną płytę, która dla ciebie jest esencją hip-hopu, że tak powiem? Raczej nie. No, jest tego tak naprawdę bardzo wiele i wszyscy artyści są bardzo różnorodni, więc nie ograniczam się. Ale mówisz tutaj o Polsce, czy mówisz ogólnie o światowej scenie? Na której się skupiasz bardziej? Od małego słuchałem Notoriousa B.I.G. i mógłbym jedynie powiedzieć o świętej pamięci właśnie Notoriusie, który jest, że tak powiem, dla mnie wsparciem. I tak naprawdę nie chcę wyszczególniać jakoś. Pewnie. Tyle jest rapu, że wątpię, żeby ktokolwiek kiedykolwiek mógł tak naprawdę wyselekcjonować tych najlepszych, bo jakby nie było, jest tego multum, zresztą na całym świecie, jak dobrze wiem, bo jednak hip-hop nie jest stricte w Polsce, w Ameryce. Ogrom płyt w Polsce wychodzi, w jednym miesiącu wychodzi naprawdę ogrom płyt. Nie wspominając o artystach, którzy wydają płyty nielegalnie, o których nikt nie słyszy, dlatego stwierdziłem, że warto tych artystów wspomóc i ważne jest, żeby promować rap i żeby to wszystko szło do przodu. Dokładnie. Mówisz do przodu, to jakiś masz większy plan, że jakoś masz wizję, na przykład gdzie będziesz, co będziesz robił za 3-5 lat? Patrząc na to, że mam nawet płyty, które już wiem, że będą na przykład wydawane przeze mnie za 2 lata, na przykład napisałem książkę z płytą, projekt o tytule 777, gdzie zanim dotrę do momentu, w którym wydam tą książkę i płytę, to miną 2 lata w zasadzie, bo mam tak naprawdę do wydania jeszcze swój solowy album oprócz tych projektów. Jest ogrom artystów, którzy chcą wydać u nas płytę, którzy chcą patronaty medialne, czy wróć do tego, o czym książka. Parę słów. To tak naprawdę długo jeszcze czasu minie. Jest wiele rzeczy nagranych, które leżą i czekają na odpowiedni moment, więc całe działanie promocji i to jest długi proces. To jest bardzo długi proces. Czasami sam własnych kawałków już nie mogę słuchać, ponieważ leżą na dysku. Ktoś przychodzi do mnie i włącz mi swoje utwory, które robisz, a jest tego tak naprawdę ogromnie chwaląc się w ogóle, bo leży tego ogrom i przychodzi moment odpowiedni, gdzie
ludzie mówią, o, jest coś nowego, a to wcale nie jest nowe, bo... Dymek już to nagrał. Ja już to tyle razy przerobiłem, że jest to tak naprawdę temat odległy. Więc nie wiem tak naprawdę, jeżeli zakończę te projekty, które już zacząłem, których się podjąłem, nie wiem, co będzie za 2 lata. I czy to nie pójdzie w tą stronę, że będzie tych albumów za 2 lata na przykład 50 do wydania. A myślę, że tak będzie. Bo w takim razie artystów, tego ci życzymy, oczywiście. Artystów jest po prostu w tym roku otworzyły mi się oczy właśnie przez The Backstage of Urban Mixtape. Ilu nowych artystów się odezwało do mnie, którzy nie są kompletnie znani. Kompletnie. Robiłem już kiedyś lubelski mixtape, dzięki którym poznałem tych artystów, którzy między innymi są już na tym mixtape'ie drugim, ale nie było ich aż tylu. I teraz się odezwały składy z Lubartowa, z Kraśnika, z Łęcznej, czyli tak naprawdę całe lubelskie i jest tego naprawdę dużo. No to świetnie. W takim razie czekamy na kolejne produkcje, festiwale, koncerty i wszystkiego, czego tam będziesz promował czy tworzył przez najbliższe lata. Jeszcze raz dziękujemy. Był z nami Dymek, a.k.a. DMK i KH. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dziękuję. Hip Hop Ses. Na razie. Klaps.